honorowej stadionu Legii panują pustki, to jednak jest już jeden z najważniejszych widzów dzisiejszego meczu. Leo Benhaker nie chce uronić nawet sekundy tego spotkania. Siedzi przygotowany na pierwszy gwizdek arbitra pana Mirosława Góleckiego. Oto Leo Benhaker gotowy na emocje, gotowy na bramki. My także czekamy na to, by wpadły gole. Wydawało się, że Roger Guerreiro będzie odpoczywał w dzisiejszym spotkaniu, że szanse otrzymają inni zawodnicy. Tym razem jednak Grosicki opuszcza plac gry już po pierwszych 45 minutach. Na prawą stronę powędruje zatem Smoliński. Roger na środku. Zobaczymy, jak będzie wyglądała gra Legii w drugich 45 minutach. Czy będzie więcej jakości, czy będą gole, czy będą wykorzystane sytuacje. Sam tylko Grzelak miał trzy tak zwane setki. No właśnie, zastanawiam się, jak taktycznie rozwiąże ten problem trener Jan Urban. Widzimy, że Marcin Smoliński przeszedł na prawą stronę pomocy, natomiast kto zajmie jego miejsce na lewej? W tym momencie głęboko cofnięty Maciej Korzym. Czyżby Legia rozpoczęła drugą połowę grając 4-5-1? Byłbym mocno zaskoczony. Tak to wygląda, jakby Korzym miał grać na lewym skrzydle. Może Roger tam zagra? No, Roger grywał, ale to było w ubiegłym sezonie, w jeszcze poprzednim. Ostatnio znakomicie spisywał się właśnie na środku pomocy. Ja myślę, że Legia z lewej strony zagra bez lewego pomocnika. Korzym będzie operował bardzo blisko Łakomego, który rzadko włączał się do akcji ofensywnych. Natomiast szczotem zajmie się Kuba Wawrzyniak. Przypomnę zatem skład Legii. W bramce Wojciech Skaba, w obronie Rzeźniczak, Astis, Czoto i Wawrzyniak. W pomocy Smoliński i w środku Wukowicz, Burkhardt i Roger. Prawdopodobnie po lewej stronie Korzym, w ataku Grzelak. W składzie Łódzkiego Klubu Sportowego nie zaszły zmiany. W bramce Wyparło, w obronie od prawej Łakomy, Woźniczka, Leszczyński i Trałka. W pomocy trzech zawodników w środku: Kaszczelan, Mysona i Madej, Obsenica i Szot na skrzydłach, na środku Arifowicz. Roger już pierwszy raz napędził stracha obrońcom Łódzkiego Klubu Sportowego. A jeżeli przyjmiemy, że na lewej pomocy gra Korzym, to spośród pięciu graczy Legii grających w tym momencie linii środkowej, aż czterej to gracza lewonożni. To bardzo rzadko zdarza się na boiskach, nie tylko w Polsce. Burkhardt, Wukowicz, zdecydowanie najlepszy zawodnik w pierwszej części spotkania. Łakomy, kolejna dobra interwencja. Zmusił legionistę do niecelnego zagrania piłki. Zmusił Wawrzyniaka do kopnięcia na aut bramkowy. No, jeżeli wyróżniliśmy w drużynie warszawskiej Wukowicza, to z pewnością oprócz Wyparły, który obronił rzut karny, także Łakomy powinien usłyszeć jakieś słowa uznania. Zdecydowanie tak, a także nie należy zapominać o bardzo dobrym strzale głową Sara Arifowicza tuż na początku spotkania, gdzie Legii naprawdę pomogło szczęście i bramka dla ŁKS-u nie padła. Widzieliśmy dwóch przyjaciół z boiska, Jacek Zieliński, obok niego Marek Jóźwiak. Jacek Zieliński nie wygląda źle po wczorajszym przegranym meczu pucharowym z Polonią Warszawa. Bardzo komplementował rywali, mówiąc, że z pewnością Polonia wczoraj grała o niebo lepiej od ŁKS. A mnie zastanawiała bierność Jacka Zielińskiego na ławce rezerwowych. Przypomnijmy, Korona przegrywała do przerwy 2-1, później przegrywała nawet 3-1, a trener Jacek Zieliński nie dokonywał zmian. Dokonał w całym spotkaniu tylko jednej zmiany, wprowadzając w końcówce Zabłockiego, a miał przecież na ławce rezerwowych i Robaka, i Świerczewskiego, a więc można było radykalnie zwiększyć siłę Korony Kolporter Kielce. Burkhardt, Roger, Wukowicz, ta trójka zawodników umie rozgrywać piłkę i z pewnością będzie sprawiała duże kłopoty ŁKS-iakom. Roger. No i okazuje się, że Łakomy nie tylko potrafił uprzykrzać życie Smolińskiemu, także chciał jeden na jeden ograć go Roger, nie dał rady. Łakomy znajduje się dziś w doskonałej formie. Nie.
Burkhardt. Burkhardt z dystansu. Pewna interwencja wyparły. Ktoś, kto broni rzut karny, także takie uderzenie z dystansu powinien z łatwością złapać. Podziwiamy technikę Burkharda. Strzał nie był już nie był tak wysokiej jakości. Madej odcięty od podania. Dobra dwójkowa akcja pomiędzy Madejem i Arifowiczem, ale świetnie wrócił Dixon Czoto. Ale pięknie chciał to zrobić Arifowicz. Przyjęciem piłki ograł Kubę Rzeźniczaka, gdy myśleliśmy, że odda strzał. Bardzo fajnie grał do środka. Groziło nawet golem samobójczym dla UKS. No i po raz kolejny mamy to samo. Rzut rożny dla rywali. Legioniści kompletnie nie radzą sobie przy stałym fragmencie gry. I po raz kolejny z Arifowiczem. Tym razem strzał nie był tej jakości. I notujemy, że jest to pierwszy celny strzał ŁKS-u w tym spotkaniu. W pierwszej połowie poprzeczka. Legia... Poprzeczka ŁKS-u, czyli pół celnego. Ćwierć, mniej, 10%. Ale było groźnie i na pewno liczymy to jako sytuację bramkową. Takich jednak Legia miała 4, nawet 5. Widzimy także aktywną grę w defensywie Marcina Burkharda. Zagrał niezłe pierwsze 45 minut. Moim zdaniem chyba najlepsze 45 minut Marcina w tym sezonie. Grał co prawda niewiele, ale gdy wychodził na plac, nie grał zbyt dobrze. Dziś czuje się pewnie od pierwszej minuty i wygląda naprawdę nieźle. Jaki Astis musiał stoczyć z Bośniakiem Arifowiczem zapaśniczą walkę. Znów kłopoty legionistów z Arifowiczem i trzeba było Wawrzyniakowi piłkę wybić na rzut rożny, by Ensar Arifowicz nie miał kolejnej, trzeciej już okazji w tym meczu. A kłopoty rozpoczęły się, gdy w dziecinny sposób Szczotowi dał się ograć ten oto młody człowiek, Dixon Czoto. No tak, momentami Dixon wygląda tak jak taki młody człowiek bez doświadczenia, choć gra w piłkę już od dawna i to doświadczenie powinien mieć. Czasami jakby rozkojarzony, lekceważący sytuacje, które są na boisku. Smoliński. Gdzie był błąd? Zbyt dużo prowadzenia. 10 kontaktów z piłką, zamiast zagrać z pierwszej, wyjść na pozycję, zamiast uprościć grę, Marcin maksymalnie ją sobie utrudnił i dlatego stracił piłkę. Roger, wprost w głowę kapitana zespołu ŁKS-u Leszczyńskiego. Jeszcze legioniści, Rzeźniczak. Roger, faulowany przez Madeja. Łukasz Madej pomylił kierunki. Rozpoczął bardzo dobrze, natomiast później zaczął cofać się w stronę swojej bramki. Ta akcja musiała się tak skończyć, gdyż bardzo dobrze w defensywie zapracował Roger. Burkhardt. Bardzo dobrze wykonany rzut wolny, piłka, która już sama w sobie po tym uderzeniu leciała w kierunku bramki. Jeszcze próbował Dixon Czoto, jeszcze próbowali także zawodnicy. A wiesz, kto strzelał? Arifowicz. Arifowicz ŁKS-u. Arifowicz zdecydowanie najlepszy w walce w powietrzu. Oddał dwa strzały najlepszy... na bramkę Legii. Teraz próbował zaskoczyć Bogusława Wyparło. Najlepszy po raz kolejny Bogusław Wyparło. Drugi raz ŁKS-iacy mogą mu dziękować za skuteczną ochronę przed utratą gola. Roger do Korzyma. Grzelak, jest Smoliński i jest wniesiona porągiewka bocznego arbitra. Ale co sygnalizował pan sędzia boczny? Popatrzmy. Czyżby rękę przy przyjęciu? Chyba tak, no bo spalonego na pewno nie było. Tak, uznał, że Smoliński pomógł sobie ręką przy przyjęciu piłki. Szkoda, że nie uderzał głową po prostu tej piłki, mógłby z tego wyjść ciekawy strzał. Tymczasem zderzenie dwóch graczy, rozbite nosy, rozbite głowy i Arifowicza, i Rzeźniczaka.
po ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Bełchatowowi Arifowicz bardzo płynną, bardzo poprawną polszczyzną opowiadał o tym spotkaniu. Mówił, że ŁKS był w tym meczu lepszy i rzeczywiście tak było, natomiast ŁKS jest w takiej sytuacji, że nie jest zadowolony z dobrych ocen za grę. ŁKS-owi potrzebne są punkty. Tamten mecz powinien się zakończyć co najmniej remisem, a przynajmniej jeden punkt powinien ŁKS wywieźć z Bełchatowa, no ale to, co zrobił Adrian Woźniczka, no to było fatalne. Woźniczka oddał piłkę rywalowi, skończyło się to golem zdobytym przez Wróbla, a już opisywałeś tę sytuację. Wróbel strzelił bramkę głową, a ma 1,68 m wzrostu. Strata Rożera, Madej i świetnie Astis. Nie tylko odbiera piłkę, rozpoczyna akcję. W Osasunie mówili o nim Beckenbauer. Właśnie dlatego, że potrafił nie tylko odbierać piłki, ale i wyprowadzać je. Grzelak nie doszedł do strzału. Rzeźniczak, przepraszam bardzo, oczywiście był to Wukowicz. Jeszcze próbował Astis. Legia zamknęła rywali. Znów Wuko. Doskonałe podanie, cudowne podanie. Smoliński pogubił się niestety. I teraz być może będziemy oglądali dobrą kontrę w wykonaniu ŁKS-u. Też nic z tego. Astis, Wukowicz, Burkhardt, Rożer. Broni wyparło. Na razie to spotkanie wygląda tak, jakby partnerzy nie dorastali do tego, co dziś gra Wukowicz. Nie są w stanie zrozumieć jego doskonałych intencji, nie są w stanie zrozumieć jego doskonałych podań. Błąd Dixona, czy oto dokładnie w tym samym dokładnie, punkcie. Dokładnie tak. To, co się wydarzyło w Krakowie, przypominało tę sytuację. Natomiast skończyło się trochę inaczej. Na szczęście w ŁKS-ie nie gra Paweł Brożek. Wyparło w kierunku Arifowicza, ale jest Wawrzyniak, jest Czoto, który znów, nie wiem, skoczył na ile procent swoich możliwości, 10 do 15. Bardziej uniósł się na palcach niż poszedł do piłki mocnym wyskokiem. Rożel też z pewną nonszalancją, a tu na nonszalancję, na jakieś żarty i rozrywkowe granie. Za wcześnie, jest dopiero 55. minuta spotkania, mecz nierozstrzygnięty. ŁKS cały czas czeka na swoją szansę. A my jeżeli chcemy się czegoś dobrego spodziewać po Legii, to radzę Państwu zwrócić uwagę na dwa numery. Numer 6, Roger, numer 14, Aleksander Wukowicz. Bardzo dobrze obaj usposobieni. Poczuli to od samego początku drugiej połowy, grają ze sobą. I jeżeli ŁKS ma uważać na kogokolwiek, to właśnie na tych dwóch graczy. Wawrzyniak. Właśnie do Rożera, jakby na zamówienie. I do Wukowicza również, jakby na zamówienie. A między nimi był jeszcze Korzy. Świetny przerzut do Smolińskiego. Burkhardt. Znów Smoliński. Smoliński! Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobra decyzja. Dokładnie tak. Bardzo fajny ruch bez piłki Rożera. No i dziękuję. Podkreśla nasze... Potwierdza nasze obserwacje Jan Urban, bardzo zadowolony z tej akcji, niezbyt zadowolony Mirosław Jabłoński, ale w Łódzkim Klubie Sportowym. Świetna akcja Legii, bardzo fajny ruch bez piłki i Rogera, i Korzyma, i Grzelaka. Oni właśnie tym ruchem wykreowali przestrzeń Smolińskiemu do strzału, strzał był jednak niecelny. Znów Smoliński bardzo się stara w tym meczu, Rzeźniczak. Dwa razy w pierwszej połowie dośrodkowywał doskonale, tym razem nie wyszło. Też ale... dośrodkowywał, sądzę, że nie był to jednak strzał, ale próba Kuba, dośrodkowania. Ale Kuba dziś gra naprawdę dobrze, takie błędy zdarzają się także dobrze dysponowanym zawodnikiem. Burkhardt, Rożer, ale... Tu nie udało się zrobić akcji, ale oczywiście pojawił się Wukowicz, który odebrał piłkę. Mocno naciskany przez czterech zawodników Rożer. Być może przy następnej takiej okazji zdoła jednak opanować piłkę, oddać ją partnerom, no i wtedy będzie przewaga stworzona przez to, że ŁKS-iacy bardzo mocno koncentrują się na tym zawodniku.
Korzyniak. Korzym zdecydowanie ustawiony jako lewy pomocnik. Jako lewy pomocnik. Tak, ale zakładając, że Łakomy prawie w ogóle nie włącza się do akcji ofensywnych, Korzym będzie mógł spokojnie nadal grać jako lewo skrzydło. No jeszcze jeden pomocnik mogący grać na lewej stronie boiska, pomocnik albo obrońca na ławce rezerwowych Legii, Tomasz Kiełbowicz. Tak, ale chyba Jan Urban słusznie uznał, że Kiełbikowi należy dać troszkę odpocząć. Legie czekają trudne spotkania ligowe, żeby nie traciła dystansu do prowadzącej dwójki Wisły i Korony. Legia musi wygrywać. No właśnie. Podpowiada nam nasz statystyk, że to był ciężki pojedynek z Kosowskim. Wymknęło się tobie to, czego państwo nie słyszeli na antenie. Odpowiedzenie do pytania. No właśnie, Kosowski na pewno go zmęczył. Teraz Rzeźniczak. Próba dryblingu. Teraz pojawił się Roger. Burkhardt. Nieporozumienie między Grzelakiem i Smolińskim. Mastis. Tak, ale zdecydowanie brawo dla Grzelaka. Bardzo fajny pomysł. Trójka z minusem dla Marcina Smolińskiego. Zdrzemnął się, nie wyczuł intencji partnera. Gdyby zabrał się z piłką, miałby otwartą drogę do bramki. Roger potrafi uderzyć z dystansu. Roger ponad bramką. Ale Legia gra dobrze. To jest dobry fragment gry w wykonaniu Legii. 15 minut drugiej połowy zleciało bardzo szybko właśnie tak, dlatego, że Legia gra fajnie, Legia gra płynnie, ale Legia nadal nie zdobywa goli. Ekwueme i Chiniyama rozgrzewają się. Myślę, że Ekwueme raczej nie wejdzie. Niepodzielnie panuje w środku boiska Aleksander Vukovic. Może gdyby wynik był korzystny, to on otrzymałby szansę. Natomiast już powoli zaczyna się rozbierać Teixeira Chiniyama. I tu muszę sprostować, z tego co ja widziałem, rozbiera się bardzo szybko. Rozbiera się bardzo szybko. Czyżby Grzelak strzec z boiska bez gola? No, na pewno nie umocniłby ten mecz z czystym kątem bramkowym jego pozycji w jedenastce. Istnieje takie prawdopodobieństwo, że na lewą stronę pomocy może przejść Roger i wtedy zszedłby Korzym i Legia zaczęłaby grać na dwóch wysuniętych napastników. Trochę ostro zrobiło się w ostatnich sekundach. Najbardziej odczuł to Marcin Burkhardt. Ireneusz Zawadzki już wie, my dowiemy się za chwilę. Znaczy wiemy kto, ale jeszcze nie wiemy za kogo. Dokładnie tak. I to jest być może kluczowe pytanie i nastąpi zaraz kluczowa odpowiedź. Kasztelan, dalekie wybicie. Czoto. Zmiana będzie także w ŁKS-ie. Kierownik Żałoba także gotowy do dokonania zmiany. Andresa będzie się rozbierał. Roger blisko końcowej linii. Do Grzelaka. No i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że było to zagranie poza przepisami. Mirosława Jabłońskiego. Ribas Anderson. Ale jednak miałeś rację. Chiniyama rozbiera się powoli. Andresson dużo później przyszedł na swoją ławkę rezerwowych, a już jest gotowy do gry. Kasztelan. Rzadko go wymieniamy tym razem. Wymieniamy go w kontekście niecelnego podania. Obaj panowie gotowi do gry. Zarówno Anderson Ribas, jak i Teixeira Chiniyama. Schodzi woźniczka. Kontuzjowany. Być może dobrze, że szkodzi. Dobrze dla ŁKS. An-
my już wiemy, jak będzie bronił ŁKS. Na środku obok Leszczyńskiego chyba jest Trauk. Tak, czyli linia ŁKS-u wygląda następująco. Z prawej strony Łakomy, z lewej Wysona, na środku Leszczyński i Trauk. Andreson obok Kasselana, na środku pomocy. Zobaczymy, jak zaprezentuje się Chiniyama. On podobnie jak Grzelak przeżywa poważny kryzys, nie może zdobyć gola. Chiniyama już czeka na podanie, czeka na piłkę. Czy pójdzie mu lepiej niż Grzelakowi? Sfaulowany już od razu na początku przez Traukę. Dla Trauki to nowa pozycja, ma prawo popełniać błędy. Jeżeli wyczują to legioniści, będą grali tą strefą boiska, którą on chroni. Może być wiele zamieszania pod bramką Bogusława Wyparu. Rzeźniczak. Próba strzału, był to na szczęście dla Legii strzał na tyle nieudany, że była szansa, gdyby wcześniej wystartował Maciej Korzyn, miałby szansę przeciąć lot tej piłki i dojść do niej, zanim doszedł Bogusław Wyparła. Burkhardt z Korzynem. Wawrzyniak do końcowej linii. Smoliński zamyka akcję. Roger! Znakomicie wyparł. Jeszcze raz Roger. Po raz trzeci Wyparło ratuje swój zespół. Trzy znakomite interwencje w tym spotkaniu. Każda w innym stylu, każda ratująca zespół. Rozmawialiśmy przed rozpoczęciem spotkania o Bodziu W. Zastanawialiśmy się, czy mężczyzna mający 183 cm wzrostu to mężczyzna wysoki, czy nie? Wysoki, pod warunkiem, że nie jest bramkarzem. Tak, ale Bodzio W nadrabia braki wzrostowe niesamowitym refleksem, bardzo dobrym ustawianiem się. Dziś jest dla legionistów nie do pokonania. A Łakomy po raz pierwszy tego dnia przegrał pojedynek 1-1. Nie udało się ograć Łakomego ani Smolińskiemu, ani Rogerowi. Zrobił to dopiero Kuba Wawrzyniak. Ale tak jak Kuba Wawrzyniak lubi, czyli rozpędził się, minął go na prędkości. Fatalne zagranie, niecelne do Wukowicza, Madej, Arifowicz, Arifowicz. No i Szczot traci szansę na to, aby ŁKS objął prowadzenie w tym spotkaniu. Ensar Arifowicz wymanewrował obronę Legii. Popatrzmy raz jeszcze. A my dzięki tej akcji mamy odpowiedź na dwa pytania. Dlaczego ostatnio Legia przegrywa? Właśnie dlatego, bo pojedynki 1-1 przegrywa Astis. Mamy także odpowiedź na pytanie, dlaczego ŁKS nie wygrywa, ponieważ w taki sposób marnuje sytuację. Znów Arifowicz. Legia ma ogromną przewagę, ale ta sytuacja, ta okazja, którą miał Szczot po podaniu Arifowicza w 66 minucie, mogła cały plan Legii zawalić w gruzy. Myślę, że ta sytuacja doda także odwagi ŁKS-iakom, którzy uwierzą, że jedyne, na co ich stać w tym meczu, to nie tylko dowiezienie dwa razy po 0-0 w regulaminowym czasie gry i w dogrywce i rozstrzygnięcie wszystkiego w rzutach karnych z tak świetnie dysponowanym Bogusławem Wyparłą, ale także próba wygrania tego meczu poprzez zdobycie bramki z gry. Oszczędził sędzia Oprzenicę. Oprzenica zrobił wszystko, żeby zasłużyć na żółty kartonik. Zdaniem sędziego było to jednak zdecydowanie za mało. Mam nadzieję, że Oprzenica nie pokaże nam czegoś więcej. Chiniyama. Fajnie Legia gra skrzydłami. To jest dziesiąte. Jaki błąd niewykorzystany. Miał dwa kluczowe dotknięcia piłki Robert Szczot. Mógł mieć,
zdobyć bramkę dla ŁKS-u, a teraz o mało nie przyczynił się do utraty gola. Marcin Burkhardt chyba zbyt szybko pozbył się piłki, można to było rozegrać, można było dać prostopadłe podanie do kolegów. Widać, że w grę Legii wdziera się powolutku niecierpliwość. Oni grają na stronę, po której widać zegar. Oni widzą, że te minuty upływają bardzo, bardzo szybko. Oni cały czas mają w pamięci, że od dawna nie strzelili gola. Tracą spokój, a bez spokoju nie da się dokładnie wpakować piłki do siatki. Cztery razy w tym sezonie Legia przegrała 0-1. Cztery razy, tracąc bramkę, nie potrafiła strat odrobić. I na pewno gdzieś to tkwi w głowach zawodników, ta sytuacja stworzona przez ŁKS, ta szarża Arifowicza, teraz Bukowicz na środku znakomicie z tak zwaną dziurą, ale tu już zabrakło dokładności między Smolińskim i Rzeźniczakiem. Marcinowi Smolińskiemu zabrakło prawej nogi, próbował grać lewą zewnętrznym podbiciem, zagrał niedokładnie i z szansy na kontratak zrobiło się znowu straconych kilkadziesiąt sekund. Nie wiem, czemu tym razem sędzia tak srogo potraktował Arifowicza. Wydawało się, że przepychali się obaj. I Arifowicz, i Rzeźniczak. Gdybym ja w tym momencie sędziował to spotkanie, puściłbym tą akcję, dałbym obu graczom dalej walczyć ze sobą. On ma kłopoty z dostrzeganiem partnerów. Teraz jednak dobrze wypatrzył Smolińskiego. Smoliński. Niepewnie gra obrona ŁKS-u, ale Legia zupełnie z tego nie korzysta. Smoliński niestety wypatrzył Trałkę, a to nie o to chodziło w tej akcji. Korzym. Nie najlepsza piłka od Burkharda, ale Korzym też nieco chyba się zdrzemnął. To była piłka do przejęcia. Czoto wprost do Szczota. Szczot i Astis. Dopiero Rożer odbiera piłkę. Wukowicz, Ciniyama. Znów Rożer. Rożer na pewno dojdzie do tej wypuszczonej przez siebie piłki. W środku Ciniyama. Ale tym razem po kilku gorszych piłkach świetnie zachował się Szczot. Oj, obawiam się, że Szczot w tym momencie będzie prosił ławkę rezerwowych o dostarczenie dużej ilości tlenu. Wygląda bardzo źle. Przez kilkadziesiąt sekund harował na placu boisku, biegał w lewo i w prawo. No a w przerwie naszemu reporterowi Piotrkowi Karpińskiemu powiedział, że nie jest pewien, czy wyjdzie na drugą połowę. Ma jakiś uraz, coś mu dolega. Ale najwidoczniej nie ma pomysłu. Ojoj, i właśnie widziałem Mirosław Jabłoński. I w tym momencie spojrzałem poza monitor. Ewidentnie Szczot sygnalizuje trenerowi, że potrzebuje zejść, że już nie da rady grać dłużej. Gra z numerem 14 na niebieskiej koszulce. Tak jest, już jest decyzja z ławki rezerwowych. Kierownik drużyny woła kolejnego zawodnika. Za chwilę Robert Szczot zejdzie z boiska, a zastąpi go. Zobaczymy, który z partnerów. Biegnie niezbyt wysoki człowiek. To jest tak. Mieczysław Sikora. To jest tak, 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 tak. Tymczasem akcja Legii. Piłka do Ciniyamy od Burkharda. Niedokładna jednak. Nie zdążył sędzia boczny. Wydawało mi się, że Ciniyama był na spalony. Wukowicz. Znakomicie do Burkharda. Korzym. Wprost w ręce Wodzia W. Ten złapał piłkę w tak zwany koszyczek, zupełnie jakby to była jakaś dziecięca zabawa bez najmniejszego wysiłku. Ponad 300 spotkań ligowych na koncie robi swoje. Bez zbędnych ruchów, spokojnie, delikatnie, pewnie. I taka gra bramkarza daje ogromny impuls, ogromnego kopa obrońcom grającym tuż przed nim. Oni wiedzą, że jeżeli popełnią błąd, naprawi go ich bramkarz. A co bądź kto może dać impuls tak zwanego kopa Legii? Wydawało się, że był faulowany Smoliński. Sędzia nie przerwał gry. Burkhardt, Wukowicz. Rzeźniczak, Ciniyama czekał na podanie, nie doczekał się. Wukowicz, Burkhardt. Trochę zbyt skomplikowana, przykombinowana ta akcja. Wawrzyniak. Świetny strzał! Piłkarz na boisku po stronie Łódzkiego Klubu Sportowego skapitulował. Wydawało się, że to przekombinowane.
Przegrana, przegrana akcja piłkarzy warszawskiej Legii, a skończyło się tak, jak Państwo za chwilę zobaczą. Z pierwszej piłki przyjął na klatkę piersiową, uderzył samo okienko. Futbolówka odbita od poprzeczki, od słupka padła do bramki. Piękne uderzenie. A Legia przez kilkadziesiąt sekund zagrała w szypiorniaka. Akcja rozpoczęła się z prawej strony boiska. Piłka jak po sznurku zawędrowała na lewą stronę do Kuby Wawrzyniaka. Ten kropnął bardzo mocno. Natomiast o ile do tej pory chwaliliśmy Bodzia W, to myślę, że tutaj odrobinę moglibyśmy od niego więcej wymagać przy tej interwencji. Kuba Wawrzyniak, słyszeli Państwo taki okrzyk przed chwilą na trybunach warszawskiej Legii, a Mieczysław Sikora, tak jak to przypuszczaliśmy, zajął miejsce Szczota. Roberta Szczota. Mieczysław Sikora, szybki, jakiego brata Adrian, ale piekielnie nieskuteczny. Przyjęliśmy zakłady w redakcji sportowej N-Sportu, że to właśnie Mieczysław Sikora jako pierwszy w tym sezonie trafi do klubu 100. Do klubu 100 niewykorzystanych sytuacji jest już zdecydowanie powyżej 50. No ale jakościowo, może nie ilościowo, potrafią mu nie ustępować także Teixeira Chiniama. I no Bartłomiej Grzelak. I Paweł Brożek, wbrew pozorom. I Bartłomiej Grzelak. Wbrew pozorom Paweł Brożek. I no to notuje znakomite mecze i wiele strzelonych bramek, ale też koncertowo potrafi pudłować. Jeżeli chodzi o skuteczność aż do bólu, to tu perfekcyjny w tym sezonie jest Marek Zieńczuk. Pozornie niewidoczny w czasie meczu, gdy już dostanie piłkę z zegarmistrzowską precyzją, pakuje ją do siatki. No, Legia na pewno uspokojona, 75. minuta, prowadzenie 1-0. Nie będzie tego niemiłego momentu, w którym rywale obejmują prowadzenie 1-0 i Legia nie wie, co z tym fantem zrobić. A my piszemy plusik po stronie taktycznej decyzji trenera Jana Urbana. Zrobił Kubie Wawrzyniakowi trochę więcej miejsca, rezygnując z gry lewego pomocnika właśnie z tamtej strony. Kuba zdołał się rozpędzić, oddał fantastyczny strzał, Legia prowadzi 1-0. Celne strzały 11-1, proszę Państwa, na korzyść Legii Warszawa, więc przygniatająca przewaga. Co z tego, skoro Łódzki Klub Sportowy miał dwie sytuacje stuprocentowe. Sikora już pokazał swoją szybkość, ale na szybkości się skończyło. Od własnej bramki, na pewno nie śpiesząc się, Wojciech Skaba. 15 minut do zakończenia spotkania. Ja zastanawiam się, czy w tym momencie trener Jarulbar spróbuje zagrać trochę bardziej defensywnie i na ostatnie minuty wprowadzi na przykład Wojciecha Szalę. Chiniama, ale w tej przepychance on faulował. Powalił na ziemię Traukę. Łukasza Traukę. ŁKS dla Legii idealnym kandydatem do przełamania się po trzech z rzędu przegranych meczach. I Legia, i ŁKS w październiku w lidze bez zwycięstwa. Trzy przegrane Legii, jeden remis i dwie porażki Łódzkiego Klubu Sportowego. A obydwa zespoły spotykają się ze sobą tej jesieni po raz trzeci, a w tym sezonie po raz szósty. A w tym roku po raz szósty. W Pucharze Ligi do tej pory w tym roku trzy razy wygrywała Legia, dwa razy Legia wygrywała także w lidze. Teraz po raz pierwszy w Pucharze Polski zanosi się na szóste zwycięstwo w szóstym meczu. Należy przypomnieć także to, że już w tym sezonie Kuba Wawrzyniak zdążył zrobić kuku ŁKS-owi w meczu Orange Ekstraklasy ŁKS Legia rozgrywanym w Łodzi. To właśnie po doskonałym podaniu Kuby Wawrzyniaka do Bartłomieja Grzelaka ten ostatni zdobył bramkę, powodując to, że Legia wygrała z ŁKS-em w lidze 1-0. No to był bardzo szczególny, bolesny gol dla piłkarzy i przede wszystkim dla kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, bo bramkę dla Legii zdobył łódzki duet. Widzew ograł Legię w barwach. Widzew ograł ŁKS w barwach Legii. To jest bardzo bolesne. Dzisiejsza porażka na pewno aż tak bolesna nie jest, czy nie będzie. Nie wiadomo jeszcze, czy w ogóle do niej dojdzie, bo Legia prowadzi, ale tylko 1-0.
ŁKS przede wszystkim koncentruje się na lidze. Zajmuje w niej przedostatnią pozycję. Sytuacja ŁKS-u fatalna. Jeden z głównych kandydatów do spadku obok Zagłębia Sosnowiec. A mogło być zupełnie inaczej. Przypomnijmy pierwszą kolejkę Orange Ekstraklasy. ŁKS zaczął doskonale. Po 50 minutach gry prowadził 2-0 w meczu wyjazdowym z Odrą Wodzisław. Kontrolował grę, miał kolejne sytuacje na podwyższenie wyniku, na zdobycie gola i oto w 88 i 90 minucie gracze Odry strzelili dwie bramki, doprowadzili do remisu, ale jeszcze gorzej było w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. ŁKS prowadził 1-0, miał mnóstwo stuprocentowych sytuacji, w dwóch ostatnich minutach stracił dwa gole i to spotkanie przegrał 1-2. Dwa bardzo ważne mecze w rundzie jesiennej Orange Ekstraklasy, ważne dla ŁKS-u. Zamiast 6 punktów w tych dwóch spotkaniach zaledwie jedno oczko. Sikora na spalonym. Bez Tomasza Kłosa, Adama Cieślińskiego, Talika Cielicza, zespół łódzkiego klubu sportowego, bez Edsona, bez Piotra Gizy, Legia Warszawa. Edson ubrany w cieplutką, pustowną kurteczkę, siedzi na trybunie honorowej, ze spokojem ogląda występ swoich kolegów, na pewno będzie gotowy do gry na najbliższe spotkanie ligowe. Znakomicie Korzyn, no i teraz na pewno będziemy mieli żółtą kartkę. Czekaliśmy na jakiś błysk w wykonaniu Macieja Korzyna. Najpierw zanotował asystę, choć nie była to zbyt łatwa piłka, którą zagrał Wawrzyniakowi. Teraz bardzo efektowna akcja i to, co nie udawało się Smolińskiemu w pierwszej połowie, teraz udaje się coraz częściej Korzymowi. Znamy przyczynę. Przed chwilą tlenu potrzebował szczot. Teraz jestem głęboko przekonany, że o tym samym marzy Łakomy. Bardzo zmęczony. Bardzo często gracze Legii nękali go akcjami właśnie z tej strony. Dopóki miał siłę, radził sobie doskonale. Teraz drugi czy trzeci przegrany pojedynek z rzędu. Liczymy na odrobinę szczęścia i przede wszystkim na zmęczenie przeciwnika po meczu z Wisłą Kraków, powiedział menedżer ŁKS-u przed tym meczem, pan Zdzisław Kapka. Jeżeli ktoś jest zmęczony, to mam wrażenie jednak, że piłkarze ŁKS-u, a nie Legii. Smoliński, Roger. Ależ Roger strasznie dużo widzi, bardzo fajnie gra w tłoku, pozornie wygląda, że głowa opuszczona gdzieś między nogi, natomiast on doskonale potrafi wybrać najlepszy wariant i obsłużyć piłką swojego kolegę. Korzym. Jeszcze nie koniec akcji, jeszcze Wawrzyniak. Smoliński. Obok bramki, ładna akcja Legii. Ładna i znów akcja. Notujemy kolejną dobrą Kuby Wawrzyniaka. I paradę Bodziawu. Dokładnie tak. Kuba Wawrzyniak ma całą odkrytą stronę. Korzym stara mu się tą stronę jeszcze bardziej otwierać. Wawrzyniak wykorzystuje tę sytuację i gra bardzo fajnie ofensywnie. Smoliński świętkie do Chiniamy. Chiniama! Widział zakład, że nie podawał, że po prostu było to chybione uderzenie, a nie podanie w kierunku Aleksandra Wukowicza. Kapitan Legii mógł zdobyć bramkę, gdyby Chiniama po raz kolejny w tym sezonie zobaczył partnerów. A ta akcja powiedział sobie, że nie jest sam w polu karnym. A ta akcja potwierdza, jak wspaniale grę potrafi czytać Aco Wukowicz. Defensywny pomocnik, gracz, który bardzo często przebywa tuż przed stoperami, wiedział, że w tej akcji należy na gazie włączyć się w pole karne rywala. Zabrakło centymetrów i to, co powiedziałeś, zabrakło zespołowej gry Chiniamy, żeby Legia zdobyła drugiego gola i spokojnie kontrolowała sytuację w końcówce tego meczu. Wukowicz, prawdziwy profesjonalista, na 99% było wiadomo, że Chiniama tej piłki do niego nie zagra, ale jednak dał mu szansę. Rzeźniczak, Chiniama. To też nie on zagrał, to obrońca rywali nabił tą piłkę o jego nogę. Burkhardt, odbita piłka po strzale. Po raz kolejny w głównej roli Bogusław Wyparło. Bardzo mocno na gola pracuje ostatnio Maciek Korzym. Chyba zobaczymy jeszcze powtóreczkę tej sytuacji. Będzie nam łatwiej ją Państwu opowiedzieć. Była to dogodna sytuacja dla Legii. Z tego, co mnie się wydaje, to Burkhardt trafił w plecy piłką Rogera.
Legia zaczęła grać z pierwszej piłki i gracze UKS-u nie nadążają za piłką, są zdecydowanie bardzo mocno zmęczeni i bardzo, bardzo wolni, gdyby jeszcze Legia chciała grać odrobinę precyzyjnie. Gdyby jeszcze Legia nie bawiła się w tej sytuacji, mam na myśli to zagranie Marcina Burkharda, koniecznie chciał efektownie do Rożera z siatą, a tymczasem pędził prawą stroną, zamykając akcję. Marcin Smoliński nie doczekał się na podanie. Wielka szkoda. Korzym przy zmęczonym przeciwniku prezentujący się z minuty na minutę coraz lepiej. To na pewno też nie było podanie. Niecenny strzał Ciniamy. Znów Korzym. Wukowicz. Smoliński do Ciniamy. Ciniama. Jak podaje, to trochę tak bez sensu oddaje piłki. Wybiera złe miejsca, w które tą piłkę chce dostarczyć. Bardzo fajnym pomysłem na dośrodkowanie jest zagranie piłki pomiędzy ostatniego obrońcę a bramkarza, natomiast on wycofywał piłkę na 13-14 metr. Legia zdecydowanie lepiej wytrzymała to spotkanie kondycyjne. Gracze UKS-u słaniają się na nogach, są bardzo, bardzo zmęczeni. Była dobra szansa na przeprowadzenie groźnej akcji, natomiast Arifowicz nieatakowany stracił piłkę, zagrał ją nie wiadomo do kogo. W najbliższej kolejce Legia zagra z Ruchem Chorzów, natomiast bardzo, bardzo ciężki mecz czeka drużynę UKS-u. Wisła Kraków. Skoro dzisiaj już są zmęczeni, to co będzie po tamtym spotkaniu? Ciniama, Smoliński ponad bramką. Wiesz, czym zaskoczony był Smoliński? Tym, że Ciniama podał. A ja wrócę do meczu UKS Wisła. Wisła w tym sezonie w rundzie jesiennej straciła 2 punkty. Oba po wyjazdowych spotkaniach remisowych. Zremisowała 0-0 w Bełchatowie i 2-2 w Włodzisławiu. Czyżby trzeci remis krakowian walczących o tytuł mistrza jesieni? Dobrze, tak grającym UKS-ie byłaby to większa sensacja niż porażka Legii na własnym stadionie z Odrą Włodzisław. Ale dobra forma Bodzia W daje szansę na właśnie takie myślenie. Bodzio W wybronił 4-5 piłek, które mogły spokojnie wpaść do jego bramki i zakończyć się zdobyciem gola przez Legię. Raz jednak skapitulował. Po kapitalnym strzale Kuby Wawrzyniaka. Tu zabrakło nieco tych centymetrów, o których mówiliśmy. Samym doświadczeniem, skocznością, wyczuciem, talentem nie można było bez odpowiedniego wzrostu poradzić sobie z tak uderzoną piłką. Wyparło. Zachęcany przez kibiców spod żylety, to zdecydowane akcje ofensywne. UKS zaczął walczyć o doprowadzenie do dogrywki. Na boisku pojawił się miejsce obsenicy Marcin Klat, były legionista. Mam czasami wrażenie, że w polskim futbolu jest tak, że ktoś był, jest albo będzie w Legii. Bodzio W w driblingu z Ciniamą. Ciniama. I jedna piłka dla UKS-u. Bodzio W posłuchał zachęty kibiców spod żylety do zdecydowanego ataku na bramkę rywala. Mogło się to skończyć dla graczy UKS-u tragicznie. Gdyby Ciniama odebrał piłkę wyparle, miałby przed sobą tylko pustą bramkę. Bodzio W zadbał o to, aby show był ciekawszy w końcówce. Mamy na boisku Bogusława Wyparłę, który grał w Legii. W Legii grał także Marcin Klat, któremu zdarzyło się zaliczyć nawet hat-tricka w barwach warszawskiego klubu. To samo już nie udało się w Bełchatowie z UKS-em. I także Łukasz Madej był niezwykle blisko warszawskiej drużyny. Teraz podobno blisko jest Marcin Burkhardt, ale to blisko pojawia się już od kilku miesięcy. Nie przypuszczam jednak, żeby w obecnej sytuacji właściciele i działacze UKS-u mieli pieniądze na Marcina Burkharda.
Burkhardt zagrał dziś naprawdę dobre spotkanie. Jeżeli dalej będzie sumiennie pracował na treningach, to uważam, że trener Jan Urbar powinien go zatrzymać w Legii, bo w tej formie jest on bardzo dobrym zmiennikiem dla środkowych pomocników Legii. Jeżeli będzie tak dalej dobrze pracował na treningach, jak robi to w ostatnich kilku tygodniach, podkreślam. Roger. Brazylijczyk miał Smolińskiego, dostrzegł go, zagrał. Smoliński już nie tak celnie do Chiniana, ale Chiniana miękko, będzie gol, nie ma bramki. Narzekaliśmy na Chiniana, ale za ten pomysł należy go pochwalić. Przed on robi tylko rzeczy niemożliwe. Odbiera piłki tam, gdzie nikt inny by tego nie zrobił. To mu wychodzi. W sytuacjach oczywistych zawodzi. Tak jest Tekszel Chiniana. Burkhardt. Świetnie do Korzyma, ale piłka ostatecznie znalazła się znów przy nim, przy Marcinie Burkhardzie. Trochę walki w parterze. A ja zwracam uwagę na doskonale ustawionego Aleksandra Vukovića. On wie, że to są ważne minuty spotkania. Spokojnie stoi z tyłu, stoi przed stoperami. Wie, czego że teraz należy grać bardzo, bardzo wolno i spokojnie piłką, bo jak ma się piłkę przy nodze, na pewno bramki się nie straci. Czego nie można powiedzieć? Mówiłeś o spokojnym stanie o panu Mirosławie Jabłońskim. On stoi, ale w tej pozornie statycznej pozycji jest bardzo wiele emocji, to nie najlepszych, bo ten mecz ŁKS-owi ucieka. Minuta do zakończenia regulaminowego czasu gry. Mecz 1/8 finału Remes Pucharu Polski. Czy nie ma spalony? Sędzia musiałby podnieść chorągiewkę, gdyby piłka do niego dotarła. Szybszy był jednak Myssona. Gramy dalej. Jedna z ostatnich akcji, jedna z ostatnich szans ŁKS-u na doprowadzenie do remisu. I już po szansie. Klat przegrywa pojedynek z Astizem. Vukovich do Chiniany. To nie był dobry pomysł. Tu trzeba było zdecydowanie zagrać w lewo do niekrytego Macieja Korzyma. Trochę na czas. I spokojnie pograć piłką, zmusić ŁKS-u do wyjścia wyżej do pressingu, bo to ŁKS musi się spieszyć. Chyba pierwsze spotkanie tej jesieni, podczas którego Mieczysław Sikora nie miał szansy na zdobycie gola. Błąd Skaby, 2 minuty. Jeszcze 120 sekund. Szanse ŁKS-u na doprowadzenie do remisu, bądź dla Legii, która wykorzysta fakt, do remesu. Że 300 tysięcy złotych od firmy Remes za wygranie Pucharu Polski. Chiniana. Chiniana w kierunku Rogera. Smoliński, faulowany. Anderson nam się pokazał, przypomniał, że jest od pewnego czasu na boisku. Burkhardt, świetny przerzut. Korzym. Korzym jest Chiniana. Fatalne podanie Maćka Korzyma. Ale ciężko było dobrze dograć piłkę do Chiniany, ponieważ w polu karnym było 5 obrońców ŁKS-u i zaledwie 1 legionista. To po co grać? Ostatnie minuty, ostatnie sekundy spotkania. Legia prowadzi 1-0. Powinna szanować piłkę, powinna myśleć o tym, że jeśli będzie rzut rożny, jeżeli będzie stały fragment gry, jeżeli będzie taka szansa, to wszyscy ŁKS-iacy pójdą w pole karne. Ale i legioniści sami najlepiej powinni wiedzieć, że przy stałych fragmentach gry bardzo często zawodzą. Zawiódł także w 2 ostatnich akcjach Wojtek Skaba. On też powinien wprowadzać spokój, a wybił bardzo w głupi sposób piłkę na aut i Legia ma w ostatnich sekundach problemy. Wiadomo, że pod koniec meczu gra się pod presją, można popełnić głupi błąd. Dwóch, moim zdaniem aż 2 zawodników pilnuje Chiniana. Dziwne, że nie zaryzykowali gracze ŁKS-u i tak już nie mają wiele do stracenia. Anderson. I jeszcze strzał ostatniej szansy, zakończony autem bramkowym. Minęła 92. minuta gry, a więc za chwilę pan Mirosław Górecki powinien zakończyć to spotkanie. Możemy rozpocząć podsumowanie. W momencie, kiedy piłka pojawi się w powietrzu, sędzia zakończy ten mecz na 100%.
Możemy więc powiedzieć, że Legia wygrywa z Łódzkim Klubem Sportowym 1-0 po fantastycznym golu Jakuba Wawrzyniaka. Piękna bramka, która pokonała rewelacyjnie broniącego Bodzia W. I tym samym Legia w najlepszej ósemce, Legia w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski. Remes Pucharu Polski to będzie rywalem. Oczywiście w Warszawie najgłośniej mówi się o tym, że w ćwierćfinale mogą być derby. No byłoby to ciekawe spotkanie, byłaby to ciekawa konfrontacja drużyny prowadzonej przez Jana Urbana z drużyną prowadzoną przez Dariusza Wdowczyka. Kolejny mecz z podtekstami mieliśmy taki wczoraj,